Cześć Leszku Falecki. Dobra, teraz się nagrywa. Cześć Grzegorzu Grzybku. Skoro jedni tak. Ludzie spełniają marzenie, bo mogą wsiąść do nowego Mercedesa, takiego jak ten, i się przejechać, to tutaj na moim miejscu jest takie marzenie, a drudzy sobie go kupują. No i tam kupują. Wszystko w leasingach, wiesz, jak to w dzisiejszym świecie jest, ale nie ukrywam, spełnienie marzeń, na pewno tak. Dobra, spróbujemy włączyć się do ruchu. Tutaj widzę, jest. Jesteśmy na ulicy Branickiego w Białymstoku. I właśnie Leszek postanowił mnie trochę przewieźć i opowiedzieć tak naprawdę o B&I. Wytłumaczmy tylko tak szybciutko, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. B&I to są takie śniadania biznesowe. Nie! Nie! Źle? Tak? No pewnie, że źle. Nie, a nie, co nie. Powiedzieć? To dawaj. Nie. W ogóle nie o śniadania chodzi. To jest, myślę, ten błąd, bo ludzie mówią, a śniadanie to ja mogę zjeść w domu. B&I to jest narzędzie. Tak jak stolarz kupuje do, nie wiem co mi się w stolarni kupuje, nie wiem, heblarkę, szlifierkę, jakąś tam obrabiarkę, tak samo jest narzędzie. Nie o śniadania tutaj chodzi. Oczywiście gdzieś nam na zakończenie spotkania jest śniadanie, jemy jajecznicę, bo wspólny posiłek zbliża ludzi, bo przy przysłowiowym kotlecie czy jajecznicy lepiej się rozmawia o biznesach, ale na Boga Leszek nie o śniadanie narzędzia tu chodzi. Nie wymyślił, rozwija je w Białymstoku, ale to narzędzie działa już w większości chyba wojewódzkich miast w Polsce, prawda? Jeszcze w większości nie, ale prężnie się rozwijamy. Największe regiony to kujawsko-pomorskie, mazowieckie, śląskie, małopolskie, podkarpackie. No i teraz rozwijamy białostockie, ale to też nie o rozwój B&I tutaj chodzi, bo jeżeli kupujesz tą szlifierkę, czy kupujesz system CRM do swojej firmy, to przecież nie chodzi o to, żebyś ten CRM rozwijał, tylko chodzi o rozwój twojego biznesu, tak? Czyli to, co jest najważniejsze, to przedsiębiorcy, którzy tutaj przystępują, a jest w Białymstoku już 74, którzy zostali przyjęci do grup B&I, są tutaj po to, bo to są realne korzyści, rozwijają swoje biznesy. Pierwsza grupa w przeciągu tego pół roku wygenerowała dla siebie nawzajem ponad 2 miliony, ponad 2,5 miliona nowych rekomendacji. B&I jest tak skonstruowanym narzędziem przez te 32 lata know-how na świecie, 12 lat już u nas w Polsce, że wiadomo, co działa, a co nie. Nie trzeba niczego wymyślać, tak? Jest to narzędzie i ci, którzy właśnie potraktowali to jako narzędzie do budowania rozwoju swego biznesu, zyskują bardzo dużo. Jeszcze raz, nie chodzi o to, żeby przyjść na śniadanie, tak? Bo niektórzy mogą tak to traktować. Ja na przychodzę początku, tam na śniadania, no przepraszam tym, bardzo, no, utyłem w tym roku tyle kilogramów właśnie przez B&I, te wszystkie spotkania, no po prostu gdzieś po drodze każdy ma 45 sekund swoich na to, tak, żeby wstać i powiedzieć, kim jest, jak się nazywa i czego w tym tygodniu potrzebuje. Czyli na przykład ciepłego polecenia, tak zwanego polecenia ode mnie Leszek potrzebuje na przykład do jakiejś firmy, którą ja znam, tak? I możemy sobie w ten sposób fantastycznie pomóc. B&I bez wątpienia to jest takie spotkanie pełne konkretów. Nawet powiedziałbym, że czasami przeszkadza mi, jak bardzo jest sformalizowane. Tym nagraniem, że aż ci to właśnie o to chodzi, że jest być może aż zbyt formalne. Nie masz takiego wrażenia? Wiesz co, ale ten formalizm jest potrzebny do tego, aby w przeciągu półtorej godziny, bo tyle część oficjalna trwa, 40 przedsiębiorców, którzy są w jednym miejscu, zrobili między sobą biznes. Bo jak my zaczynamy, przepraszam bardzo, ale bleblać, rozmawiać o czymkolwiek, to nie jest to miejsce i czas. To jest bardzo ważne, aby pogadać o luźnych tematach, w różnych konfiguracjach, łącząc ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie B&I, to ma być konkret, tak? Powiedz mi, gdyby nie ten formalizm, to czy byłaby szansa, żeby w przeciągu półtorej godziny tak wielu przedsiębiorców zrozumiało swoje potrzeby, pomogło sobie nawzajem? Powiem, że się spotykacie też poza tymi śniadaniami. I ostatnio od żony jednego z przedsiębiorców usłyszałem, że ale świetnie się z Leszkiem Paleckim imprezowało. A, widzisz. No bo oczywiście, że te nasze... jeżeli się zna... Jesteś taki poważny. Nie, ja? Nie, no coś tam. Strasznie nie uznaję siebie za poważnego. Myślałem, że to ty jesteś poważny. Ja? No. W życiu. Nie, ty jesteś poważny. Widzisz, jak się inaczej odbieramy, niż jesteśmy. W każdym bądź razie to normalne, jak jest jakaś społeczność, ludzie spotykają się na grillu, spotykają się na imprezie po to, żeby razem w najnormalniej świecie potańczyć, napić się wódki, porozmawiać, poznać się bliżej i tyle. Czyli ten pragmatyzm na pewno na naszych spotkaniach, i tam jest struktura. To jest fantastyczne, że jak pojedziesz, nie wiem, do Szwecji, do Francji, gdziekolwiek, nie musisz znać języka, to spotkanie w,
tamtych grupach jest dokładnie według tej samej struktury prowadzone i będzie wiedział, o co chodzi na poszczególnych etapach. I to jest fajne. Mamy gości, w Litwie BNI fajnie się rozwija. Ostatnio mieliśmy gości z Litwy na przykład, ludzie przyjechali. Ja na przykład myślałem o takim przykładzie, jak BNI działa międzynarodowo. Myślę, gdyby nasz przedsiębiorca zrobił jakiś międzynarodowy biznes dzięki BNI, to byłoby fajnie. A ostatnio okazało się, że agencja celna Bonasta, która jest na Litwie członkiem BNI, wynalazła mnie właśnie przez sieć BNI, otwierają tutaj swój oddział agencji i potrzebują do szkolenia handlowców. Znaleźli mnie dzięki temu, że jestem w sieci BNI i mam przykład, tak, pierwszy przykład, jeszcze jesteśmy młodzi, się wielu dobrych rzeczy spodziewamy, ale mam pierwszy przykład takiej współpracy międzynarodowej, że to działa. Niemcy, Austria, kilkanaście tysięcy przedsiębiorców zrzeszonych, Francja jest bardzo silna, około 20 tysięcy przedsiębiorców, Włochy są bardzo silne, Węgry, Czechy, na całym świecie w tej chwili ponad 210 tysięcy przedsiębiorców z całego świata, korzystając z tego narzędzia, znowu z narzędzia, tak? To tak jak, nie wiem, ludzie na całym świecie wiedzą, czym jest iPhone, nie każdy, mamy też, nie nagrywamy tego na iPhone'ie, tylko na jakimś innym dobrym urządzeniu, To na całym świecie ludzie z tego korzystają, nie po to, żeby to narzędzie rozwijać. Tylko patrz, używamy w tej chwili tego telefonu, żeby pokazać ludziom jakąś wartość, tak, żeby zrobić reportaż dla przedsiębiorczego Podlasia, żebym ja pochwalił się, czym jest BNI, pochwalił się swoimi sukcesami, ale to nie o to narzędzie chodzi. Tylko gdybyśmy jego nie mieli, nie byłoby to możliwe. Tak samo jest z BNI. Gdyby nie to BNI, to ten rozwój tych przedsiębiorców nie byłby taki możliwy. A czego BNI uczy tak właściwie? Rozmowy? I to jest fantastyczne. Komunikację? Tak. Wiesz co, zrobiłem taką ankietę wśród przedsiębiorców, którzy przystępują, czego ci brakuje najbardziej, jakie kompetencje najbardziej chciałbyś rozwinąć. I większość przedsiębiorców mówi umiejętność rozmowy biznesowej, umiejętność prezentacji. Są przedsiębiorcy, którzy mówią, wiesz co, Leszek, kiedyś jak wyjeżdżałem na targi, to ja miałem problem, żeby wstać, coś powiedzieć. Teraz dzięki temu, że spotykam się co tydzień, doskonale swój warsztat, to po prostu tak to robię. A nie masz wrażenia, że uczysz ludzi trochę tego, co mają naturalnie, czyli znaczy właśnie naturalności, znaczy tego, że w tych relacjach często bywają nienaturalni, niespontaniczni, a ta naturalność tak naprawdę daje im być może często najlepsze efekty. Tak, ale w ogóle wychodzę z takiego założenia, że my wszystko mamy, nam niczego nie brakuje, tylko to gdzieś jest przysypane, to trzeba w nas wydobyć i na tym polega właśnie nauka. Przez brak pewności siebie, przez negatywne przekonania nie pokazujemy właśnie prawdy o sobie, tej naturalności. Czyli z całą pewnością to, czego się uczymy, bo tych różnych warsztatów, ale i tego doświadczenia jest dużo, to umiejętność pokazania się z dobrej strony innym ludziom, ale najważniejsze jest to, że uczymy precyzji. Przedsiębiorcy, którzy przychodzą i chcą rozwinąć swoją firmę, swoją branżę, często mówią, no tak naprawdę to ja szukam klientów, gdybyście znali klientów dla mnie dobrych, to dajcie znać. Tylko czy ty wrócisz do domu, do swojej firmy i będziesz szukał, kto jest dla niego dobrym klientem? Pewnie nie. Uczymy precyzji. Z drugiej strony precyzji. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem przedsiębiorcy, nie wiem, czy to jest kwestia domeny tylko Polski, mówią trochę innym językiem niż wszyscy pozostali Polacy, tak? Jakby, że trochę inny świat to są przedsiębiorcy, trochę inny świat to ta cała reszta. Bo gdzieś tam, zresztą na jednym ze spotkań słyszałem, że za to ludzie cenią sobie te spotkania, za to cenią sobie BNI, że mogą spotkać ludzi podobnych do nich i że łatwiej jest im się otworzyć. Może to jest kwestia tego, że obawiają się jakiejś zawiści, zazdrości, też z powodu pieniędzy, albo tryb życia jest inny, a styl życia jest inny. Wiadomo, że przedsiębiorcy też większe pieniądze. Tak, wiesz co, ja strasznie nie lubię podziałów, lubię ludzi łączyć. Nawet jak prowadzę warsztaty, to mówię, że ja połączę was teraz w grupy, w zespoły, a nie podzielę was na zespoły. Ja też, no ale jak ktoś tak mówi, to może trzeba by się nad tym zastanowić. Może jest coś no, na tym, pewno że ludzie się czują jakby trochę bezpieczniej, bardziej komfortowo wśród ludzi. Stąd się wziął na przykład pomysł pierwsza grupa z wynikiem obrotów minimum miliona, że przedsiębiorca, który ma roczne obroty nie mniejsze niż milion, spełnia warunki przystąpienia do tej społeczności w pierwszej grupie, co powoduje, że ludzie są podobni do siebie, tak? No bo jeżeli ktoś ma spółkę, zatrudnia 100 osób, ma dział HR, dział prawny, handlowy, tam już menadżerowie liniowi się zajmują, to ma trochę inny poziom biznesu niż pani Krysia, Zosia czy Marysia, która ma jednoosobową działalność lub ta, która, nie wiem, ma doradztwo jakieś finansowe, tak?
I w pierwszej grupie ci ludzie są do siebie podobni, mają podobne tematy z różnych branż, i to jest ważne, z różnych branż, bo nie konkurują ze sobą, w związku z tym jeszcze bardziej mogą sobie pomagać. Pewnie są jakieś te różnice, chociaż no, dla mnie każdy jest człowiekiem i tyle. Ja do niczego nie namawiam. Jak ludzie przychodzą, to przychodzą po to, żeby poznać możliwości. Jednym to pasuje, jak okazało się, to pasuje ponad 70 osobom już w Białymstoku, a inni mówią, to nie mój czas, nie moja pora, nie widzę tutaj, nie wiem, korzyści dla siebie i okej. Tylko okazuje się, że czasami ktoś właśnie po upływie pewnego czasu, kurde, no chyba coś jest na rzeczy, no bo skoro dalej funkcjonujecie i rośniecie w siłę, to ja chciałbym mieć w tym udział. Na pewno BNI potrafi wygenerować nawzajem dla przedsiębiorców, którzy w nim są, duże korzyści. Teraz pytanie, czy przedsiębiorca, który to widzi z boku, chce mieć w tym udział? Jak tak, zapraszamy. Jak nie, idzie swoją drogą. Jedno i drugie jest dobre. Jest jakiś limit członków? Tak. Nie, górnego limitu nie ma, ale nie chodzi o to, żeby mieć wszystkich przedsiębiorców. W regionie Białystok, Sokółka, Bielsk Podlaski, Łapy mamy zarejestrowanych 20 tysięcy podmiotów gospodarczych, spółek, małych działalności, tak? To są małe i średnie przedsiębiorstwa, 20 tysięcy. Celem naszym jest zrzeszenie 2%, tak? Czyli to będzie około 400 przedsiębiorców na przestrzeni najbliższych 4 lat. Co spowoduje, że te 2% przedsiębiorców będzie zbierało z rynku większość najlepszych kontraktów. Dlaczego? Bo ludzie nawzajem będą wiedzieli, które kontrakty, które biznesy są najlepsze. I teraz oczywiście mogą wkurzać się wszyscy ci, którzy patrzą z boku, a dlaczego tak jest, tak nie powinno być. No ale tak jest. Stara zasada. Jeżeli mamy między sobą dobrą relację, to ja najlepszego klienta, którego ty możesz obsłużyć i ty możesz na nim najlepiej zarobić, przekażę tobie. A nie BNI będę... stanie się takim gwarantem wiarygodności firmy i właściwie bez tego, bez tej łatki? No nie, tak, znaczek, który nosimy w klapie, tak, znaczek, który wnosimy w klapie, jest, żebym się nie ten, tak, to ktoś mówi, co to jest, nie? To jest certyfikat rzetelności firmy. Robimy wszystko, aby na poziomie aplikowania firmy, bo też nie jest, że przyjmujemy każdego, kto chce wpłacić składkę, nie. Czasami ktoś przychodzi, wpłaca składkę z urzędu i my tej osobie dziękujemy, zwracamy składkę. Mieliśmy już takich przykładów trochę. Zapraszamy rzetelnych przedsiębiorców i ten znaczek, tak, w klapie ma być certyfikatem rzetelności widocznym na zewnątrz, tak, i to, na czym mi zależy, żeby marka była rozpoznawalna. I teraz jak ten cel czytać? Nie chodzi o rozwój regionu BNI, z mego punktu widzenia chodzi o rozwój przedsiębiorców, 400 przedsiębiorców, rozwój ich firm, żeby oni rośli w siłę z wykorzystaniem narzędzia. Okay. Tak jak my nagrywamy film z wykorzystaniem telefonu. Słuchaj, kończy nam się trochę czas, zaraz mnie odwozisz w miejsce docelowe, więc tylko tak bardzo konkretnie mi odpowiedz, kiedy, na dwa pytania. Pierwsze, kiedy powstanie grupa BNI złożona z największych przedsiębiorców regionu? Nie mam na to odpowiedzi i nie wiem, czy w ogóle powstanie, tak? Bo, chciałbyś? Nie. Wiesz co, jestem na różnych imprezach i widzę, że ci najwięksi z tego regionu, do których mam ogromny szacunek i podziw dla tego, co zrobili, obroty rzędu, nie wiem, 3,5 miliarda, tak jak mają nasze największe zakłady Mlekowita, Mlekpol, to są największe firmy i myślę, że oni mają zupełnie inny pomysł na siebie, są w zupełnie innym miejscu. I to chyba też nie o to chodzi. Ja bardziej swoją propozycję, swego know-how i know-how BNI kieruję do MSP, do małych i średnich przedsiębiorstw, czyli do tych przedsiębiorstw, które mają do 250 osób i to o to chodzi. Mamy pierwszą odpowiedź na pytanie, teraz drugie pytanie, już ostatnie, na dowidzenia. Jaki jest kalendarz w tym tygodniu twój? Co robisz? Powiedz nam kilka słów o tym. Jest w tym telefonie co ty tutaj. Co ty tak właściwie w tygodniu robisz? Znaczy to jest tak, prowadzisz zajęcia, prowadzisz spotkania BNI. Przed chwilą byłem w radio na przykład, tak, teraz przyjechałem do ciebie, jestem bardzo aktywny i mam czasami taki fajny dzień luźny, bo są tylko dwa spotkania, ale moja asystentka Asia widzi te luki i ktoś do niej dzwoni i chce się ze mną spotkać i Asia to wszystko zapełnia. To jest bardzo aktywny kalendarz. Bardzo tak? Ciekawy. Bardzo ciekawy, bardzo aktywny. W tym kalendarzu z perspektywy wartości jest dużo pomocy dla innych ludzi. Pomagam ludziom w stawaniu się lepszymi liderami, handlowcami, za co mi płacą, no bo każdy daje jakąś wartość dla rynku, ja taką wnoszę i tak to traktuję, że im
bardziej pomogę ludziom, im bardziej pomogę przedsiębiorcom rozwinąć ich biznesy, w efekcie gdzieś tam potem, no to dobro wraca po prostu, tak a nie inaczej. Lechosław Walecki, gościem Przedsiębiorcze Podlasie. Wprawdzie nagrywaliśmy w jego samochodzie i na jego telefonie, więc mogę tylko serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo, pomaga, Grzegorzu. Nam też pomaga. Dziękuję bardzo.